Laudetur Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Jezus Amen. W swoim wystąpieniu na 7. Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, który odbył się we wrześniu w Kazachstanie, zabrał głos papież. Tak referuje to Katolicka Agencja Informacyjna. Franciszek przypomniał na wstępie, że wszyscy ludzie są dziećmi tego samego Boga, pielgrzymującymi do tego samego nieba. Zaznaczył, że sens życia nie może sprowadzać się do naszych korzyści osobistych, ale jest wpisane w charakteryzujące nas braterstwo. Wskazał, że religie nie są problemami, ale są częścią rozwiązania zmierzającego ku bardziej harmonijnemu współistnieniu. Proszę, księdza arcybiskupa, komentarz do tej wypowiedzi papieża. No, powiem szczerze, że to jest kolejne kłamstwo wypowiedzi Bergoglio. Na ile on jest zawiniony w jego duszy, nie wchodzę do jego duszy, ale wypowiedź, która mówi się w taki sposób, że religie nie są problemami. I nawet Chrystus, kiedy przyszedł na świat, on nie robił religii problemami. On urodził się w konkretnym miejscu, gdzie byli faryzeusze, saduceusze, zeloci, byli jeszcze różne sekty. Byli różne religie pogańskie. On z nimi nie robił problemu. On narodził się w narodzie wybranym, do którego przyszedł i któremu chciał udowodnić jako Bóg i człowiek, że naród ten postępuje niewłaściwie. Dlatego, kiedy zakłada swój kościół, to chce, żeby powiedział ten kościół na całym świecie, tym religiom, które pojawiły się nawet wcześniej, czym był urodzony Chrystus, buddyzm, hinduizm i różne inne, powiedzieć, że jednak Bóg jest inny i trzeba Jego szukać, tak jak apostoł Paweł, kiedy szedł, głosił Grekom o Bogu, to widział najpierw masę świątyń, które oni wybudowali na cześć każdego bożka i była świątynia Bogu nieznanemu. Wtedy on zaczyna przy tym posążku Bożka nieznanego, ja wam powiem o tym Bożku, którego wy nie znacie. I zaczął głosić Chrystusa Jezusa. Niektórzy się nawrócili, a niektórzy powiedzieli, posłuchamy Ciebie innym razem. I wypędzili Jego. Tak samo jest z nami, z tymi, którzy będą głosić Chrystusa prawdziwego. Jedni przyjmą, drugi odrzucą. Ale nie to ważne, my powinni Jego głosić w porę, nie w porę, nalegać, nauczać, z wszelką cierpliwością i nauką karcić, ażeby nauka Boża dochodziła. Nasze zadanie tak. I takie same zadanie Bergoglio. Dlatego religie nie są problemem i nie jest naszą własną sprawą. Nie ja będę nawracał muzułmanina, że on mi się nie podoba, bo on nie katolik. Nie ja robię nawrócenia Żyda, że on nie katolik, a Żyd. Nie ja robię nawrócenia jakiegoś protestanta ze względu na to, że on protestant, że ja chcę, żeby on był katolikiem, że on popełnił budżet mego kościoła, a nie swego. To nie jest takie zadanie. Moje zadanie głosić do tych ludzi, którzy mają rozum, woli, są nie dziećmi Bożymi, a stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Stworzeni wszyscy ludzie na obraz i podobieństwo Boga. A dzieci Boże to te, które słuchają swego Ojca. Te, które słuchają swego Ojca, bo jeżeli nawet w rodzinie mówi się do dziecka, które jest takie nieposłuszne, ale to taki wyrodok, taki po rosyjsku, nie po polsku, czy to też brzmi, czy nie, taki wyrodzony jakiś, nie wiadomo do kogo ty się przydał, taki jakiś niby nie od tych rodziców, taki uparty jakiś. My nie od tego pochodzimy, dlatego nasze zadanie nie że religie inne stwarzają nam problem. Problem jest w nas samych, że my nie głosimy tego Chrystusa tym religiom wszędzie na świecie i my oddajemy im naszą tożsamość katolicką, rujnujemy swój kręgosłup, swój fundamentalizm w prawdziwe słowa znaczeniu, bo bez fundamentu kościoła domu się nie buduje. To tylko głupek buduje dom bez fundamentu. Wiatr musi i wszystko się rozwali. A normalny człowiek buduje dom na fundamencie. Dlatego dom Boży wybudowany na fundamencie, którym jest Chrystus Jezus. Kto odrzuca ten fundament, domu Bożego nie zbuduje, będzie rozwalony dom. Dlatego nasze zadanie głosić.
I nam nie problema musulmanie, Żydzi, ktokolwiek. Ja ich kocham wszystkich, ale ja im powinien głosić tego, który ma w rękach prawdę, drogę i życie. Sam Chrystus mówi, ja prawda, droga i życie. Jeżeli my tego nie głosimy, a poddajemy się pod te wszystkie religie, to my tracimy naszą tożsamość. Papież zniża się do rzędu nawet najgorszych, poniża Kościół do podłogi, ze względu na to, że jemu tak się chce. A nie taka jest prawda. On musi być na szczycie tego wszystkiego i rozważać, tak jak Chrystus stawił apostoła Piotra, mówi, ja modlimy się za ciebie, żeby twoja wiara nie ustała, a ty nawracając się utwierdzał braci w wierze. Taka powinna być zadanie Bergoglio. A on jeździ to wszystko rozstawania na cały świat i pokazuje, jak pięknie jego tam fotografuje, wszędzie, gdzie trzeba i nie trzeba. Ale to nie jest jego misja. Trzeba by, można by zdjęcia podobać się Panu Bogu, bo on dużo powypędza tych, które o wiele lepiej nauki głoszą i dawno jest poniżenie przez to wszystko. A to ta celebracja, która tylko dla przypodobania się światu nikomu nie służy, chyba tylko diablu i jego agentom, a nie Bogu. Dlatego to jest kolejny jego wielki błąd. Masa biskupów, kardynałów to wszystko polekają, tak patrzą jak to na ostatnie swoje zbawienie. No on to głosi, bo wie, że oni jego się boją, a oni nie chcą wejść w konflikt z nim, bo mają dobre stanowiska i dobre korytko mają. Dlatego uważają, że to będzie trwać wiecznie, albo może niedługo będzie żył, może przyjdzie inny i my to zmienimy zdanie. Takich chameleonów na świecie jest więcej, niż tych, które nie chameleoni, które mają twardy kręgosłup i głoszą tak, tak, nie, nie. Co powinien robić i Bergoglio, wszystkie z nim związane, a czego nie robią. I to jest jego wielki błąd i przestępstwo. Amen. Tutaj jeszcze na podsumowanie tego kongresu w Kazachstanie papież powiedział: bracia, siostry, naród kazachski, otwarty na jutro i będący świadkiem tylu minionych cierpień ze swoją niezwykłą wieloreligijnością i wielokulturowością, daje nam przykład przyszłości. To no to takie pochlebstwa, takie powiedzmy, dopełniając to, co powiedziałem przed chwilą, takie pochlebstwa papieża temu narodu. Oczywiście naród kazachski, kazachowie, a naród kazachski, który tam mieszkał na tych terytoriach w czasie Holodomoru, głodu takiego sztucznie wywołanego, zginęło prawie 6 milionów narodu na Kazachstanie. Dość wielka liczba, jako na niewielkość populacji. I to była higiena tego narodu. Masa było wysłanych tam, potem wypędzonych do Chin, do Mongolii, uciekali, gdzie tylko kto mógł. Dzisiaj w Kazachstanie mieszka ponad 136 milionów, to nie jest zasługa Kazachstanu. To jest zasługa władzy sowieckiej, która wypędzała z wszystkich terytoriów Związku Radzieckiego wszystkie ludy, narody, żeby tam zbudować nowy świat. I oczywiście komunizm przyczynił się do tego, że tam zbudowano bardzo dużo czego. Kazachowie by swoimi siłami tego nigdy nie zbudowali. Bo Kazachowie to nie jest naród, który do budowy, to naród koczowniczy, który pas owce, wielbłądy i konie, które szli razem z namiotami, przenosili się z południa na południe, na północ, z północy na południe. Oni żyli w namiotach, to nie był naród osiedli i nie może sobie te zasługi przypisać. To jest prosto ziemia zesłańców, męczenników i tak dalej. To można przyznać, ale także to i szczerze powiedzmy, ludzie, którzy mieszkali w Kazachstanie z tego powodu, że byli tam zesłani, oni też chwalą stosunki, które były w Związku Radzieckim, byli stosunki, kiedy Związek Radziecki i swoją ideologię potępiał wszystkie religie i robił takie braterstwo między narodami. I ono naprawdę działało. To było fałszywe braterstwo. Te, które byli ortodoksyjni, tam gdzieś w każdej religii, oni czekali czasu, kiedy to troszkę da wolność i kiedy Związek Radziecki się rozpadł, teraz zaczynają te fundamentaliści, w znaczeniu nie Boże fundamentaliści, prawdziwe Boże, a te takie fundamentaliści islamski, żydowski, tam buddyjski, jakiś hinduistki i tak dalej. Oni zaczynają brać z góry i zaczynają nawiązywać ludziom swoje ideologie, jakie byli w nich od dawna już rozpowszechnieni.
Dlatego mówię, że tam naród w przyszłości jakiś, powiedzmy, w Rosji jest ponad 200 etnosów różnych religii, kultów i narodów, jeszcze więcej, czym w Kazachstanie. I tam też na razie nie ma bratobójczej wojny między sobą. Między sobą nie ma, nie? Bo jakby każdy nagle zaczął się dzielić, to tam by była bratobójcza wojna na wielką skalę, tak jak dzisiaj Zachód chce te narody rozdzielić, zniszczyć Rosję i znaczy, żeby tam było, robić to co chcecie, każdy naród będzie walczył z innym, będzie masy krwi. Ludzie tego nie rozumieją. Natomiast diabeł rządzi do wielkich ofiar dla siebie, z ludzi i narodu. Dlatego mówić o takich rzeczach, że to pochlebstwo dla narodu, który nie godzi się dawać, bo każdy naród rozwija się swoją spiralą, która jemu jest dana, zadana, a może nawet narzucona przez inne narody, o których często się nie wie. I potem historia opisuje, dlaczego ten naród rozwijał się w taki sposób, a dlaczego ten naród rozwijał się w taki sposób. Dzisiaj w historii narodu jest więcej zaklamania, ich życia i współżycia, więcej zaklamania, agendy diabelskie, czym Bożej. Dlatego każdy jakiś wypowiedzi nawet wielkich polityków, wielkich jakichś działaczy religijnych, pseudoreligijnych i tak dalej, trzeba brać i konfrontować z Pismem Świętym i tradycją Kościoła, który był prawdziwym Kościołem w narodzie wybranym i który ma kontynuację w Kościele katolickim do skończenia wieku. Nie w tych pseudo naukowcach i pseudopasterzach, a w tych, którzy prawdziwie trzymają się tego, co Chrystus mówił, a nie tego, co im się wydaje, co Chrystus by powiedział, jeżeli byłby na ich miejscu. To jeszcze kolejne takie pochlebstwo, a nie konstatacja prawdy. To tutaj jeszcze chciałbym na koniec przytoczyć wypowiedź arcybiskupa Gondeckiego, który tutaj w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział: uczestnicy kongresu mówili, jak człowieka otworzyć na transparencję, jak otworzyć na coś większego niż on sam. W kongresie tym uczestniczyli m.in. mormoni, przedstawiciele bahaizmu, który głosi zasadniczą duchową jedność najważniejszych światowych religii, łączy w sobie elementy judaizmu, chrześcijaństwa, islamu. Według wierzeń bahaickich historia religii stopniowo rozwijała się poprzez ciąg boskich posłańców, z których każdy założył religię dostosowaną do danych czasów oraz zdolności rozumienia ludzi w tym okresie. Wśród posłańców byli Kryszna, Abraham, Budda, Jezus, Mahomet i inni. To tutaj koniec cytatu. No ciężko powiedzieć, dlaczego w ogóle arcybiskup Gondecki tam pojechał. Czy był posłany przez kogoś, czy prosto może jego ktoś zaprosił jako tam misjonarzy, którzy w Kazachstanie pracują, może po prostu jakieś ciekawostki, może czegoś innego, to jego sumienie. No ale żeby na zjazdzie religii, który tradycyjny, jak to nazwać tradycyjny, kto taki może dać prawo nazwania tradycyjną religii buddyzmu, która nic wspólnego z Bogiem w ogóle nie ma. Buddyzm nie ma nic wspólnego z Bogiem, to tylko jest filozofia Buddy i nic więcej, który doszedł do nirwany, a nirwana skończy się poznaniem diabla, a nie Boga. Tutaj nie wiem, jeżeli to tylko jego wypowiedź, no to czy on nie zna, o co tam chodzi w ogóle z Budą. Muzułmanie nie mają prawdziwego Boga, bo mają Allaha, ale który jest nie chociaż jedynym Bogiem, tylko nie jest Bogiem w Trójcy Jedynym. Nie jest Bogiem, który jest prawdziwym w Trójcy Jedynym. Żydzi też nie mają prawdziwego Boga w Trójcy Jedynego i nie mają Chrystusa. To jak można mówić o tym, że oni tam siedzieli, zebrali się i szukali tego Boga, którego nie znają. Jak można szukać Boga, którego nie znasz i będziemy mówić o tym, czego nie znamy. To tak jak ktoś słyszał, że jest kartofla, a kartofla przed nimi, a oni nie wiedzą, co to jest i mówią, my słyszeli, że jest kartofla, co z nią trzeba robić, a nie wiedzą, co mają robić. A zebrali się, będą szukać, co by zgotować, żeby zjeść. To jest tylko takie kłamstwo totalne. Jeżeli to konstatacja faktu tego, co tam zebrali się, to nie ma opinii Gondeckiego, samego arcybiskupa,
który powinien temu Kajowi powiedzieć, co on z tego wnioskował dla siebie. A jak on nie wnioskował dla siebie, że on jest autorytetem w kościele katolickim, że on jest według magisterium kościoła następcą apostołów, powinien głosić to apostolowie głosili w czasach Chrystusa i po dzisiejszy świat, to on po prostu wtedy się zagubił tam i tylko słyszeli jego uszy, co tam mówiono, ale on nie zrobił wniosku i nie powiedział dla swoich widzów, którzy jego słuchają, albo tych, którzy będą czytać te wypowiedzi Kaje, który dawno już nie jest katolicki Kaje, i będą robić wnioski, bo to jak biskup godecki arcybiskup powiedział, to na pewno to wypowiedź w ostatniej instancji. Nic podobnego, czcigodny arcybiskupie Gondelskiej, ty musisz mówić prawdę jak przewodniczący konferencji biskupów Polski, a nie iść pod agendę światową. Kiedyś ty o tej agencji mówił, kiedy było zebranie o rodzinach, o małżeństwie. Ty byłeś zdziwiony, do czego byłeś wciągnięty na fałszywych synodach. A dzisiaj ty po cichutku degradujesz i wciągasz się w to wszystko, co nie jest związane z katolickim kościołem. Bądź ostrożny, bo Chrystus będzie pytał się ciebie nie według twojej godności, a według tego, jaki głosił nauki, która była głoszona od początku i nie może być zmieniona do końca czasu. Amen. Dziękuję księdzu arcybiskupowi.